Pamiętam, jak zastanawiałem się, jak stać się bardziej produktywny. Kupowałem mnóstwo książek na ten temat, ale wiadomo, że od teorii do praktyki to jest długa droga. No właśnie, jak to jest z tą produktywnością? Powiem wam szczerze, że jeszcze kilka dobrych lat temu myślę, że byłem totalnie nieproduktywny, no ale w pewnym momencie swojego życia szukałem pomocy i ta pomoc miała być w książkach, które kupowałem. Natomiast wiadomo, że od teorii do praktyki to jest długa droga. Możecie kupować kursy, możecie kupować książki, oglądać filmy, dokumenty na YouTubie, natomiast dopóki nie wdrożycie pewnych czynności w swoje życie, no to nic z tego nie będzie i myślę, że to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o produktywność samą w sobie, to powiem wam szczerze, że jak przez długie lata próbowałem się porównywać do tych największych do świata, no i w ogóle było to totalnie bez sensu. Wiadomo, że fajnie jest porównywać się do innych, bo fajnie mieć najlepsze przykłady. Natomiast wiadomo, że my życia innych osób kompletnie nie znamy. I to myślę, że jest dobrym odzwierciedleniem tego, jak niektórzy z nas porównują się do gwiazd Instagrama. Czyli widzimy piękną, uśmiechniętą osobę na zdjęciu z sześciopakiem na brzuchu, która je zawsze zdrowo i zawsze wygląda świetnie. My też byśmy to chcieli robić, tylko tak naprawdę my nie wiemy, jaka jest druga strona medalu. Nie wiemy, co się kryje za tym pięknym uśmiechem i nie wiemy, przez jakie mordęgi przechodzi dana osoba. I możecie mi wierzyć lub nie, natomiast odzywa się do mnie multum osób, które o żywieniu wiedzą totalnie wszystko i prowadzą nawet blogi kulinarne, blogi fitness, natomiast wpadają w tę pułapkę pod tytułem zdrowe jedzenie tylko i wyłącznie. I tak samo ja przez wiele lat swojego życia próbowałem wpaść w tą pułapkę, być niesamowicie produktywny, każdego dnia udowadniać sobie, że mogę wszystko, wszędzie i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam szczerze, że bywa to zgubne, bo tak naprawdę jestem osobą, która nigdy nie powie sobie dość i zawsze będzie uważać, że nie zrobiła czegoś super, więc warto jeszcze bardziej cisnąć. To po pierwsze. Druga sprawa to to, że tak naprawdę dla kogoś innego może być czymś innym produktywność, dla mnie może być czymś innym produktywność i przyznam wam szczerze, że ja w pewnym momencie swojego życia zrozumiałem, że chyba za bardzo sobie wkręcam. Doszedłem do takiego wniosku, że dla mnie bycie produktywną osobą to jest bycie osobą, która faktycznie to, co sobie zakłada, to tworzy, natomiast wcale nie za wszelką cenę. Sprawia mi to wszystko radość i to się powinno przede wszystkim liczyć. Natomiast tip, który wdrożyłem w swoje życie, sprawdza się idealnie, a ten tip mniej więcej wygląda w ten sposób, że staram się wstawać wcześnie rano. Wcale to nie oznacza, że wstaję o 4-5. Wstaję raczej o godzinie 6-6:37. I oczywiście robię to, co muszę zrobić, czyli na przykład wychodzę z psem, poranna toaleta. Natomiast dochodzi do momentu, w którym robię sobie kawę, siadam i cisnę i robię to, co sobie założyłem dzień wcześniej. I sprawia mi to niesamowitą radość. Dlaczego? Dlatego, że godzina jest 12, 13, a ja już wiem, że ten dzień jest na pewno dniem konstruktywnym. I to jest fajne. Z drugiej strony pamiętam też, jak na niektórych forach internetowych ludzie obrzucali się swoimi obowiązkami i tym, co dokładnie o danej godzinie podczas swojego dnia robią w swoim życiu. I na przykład pamiętam gościa, który miał 8:45 pobudka, 8:50 prysznic, 8:57 jogging i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teraz no ściemniam, że to prysznic, jogging i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, że gość miał, tak jak zresztą praktycznie wszyscy tam, poukładane co do minuty swoje życie. Zastanawiałem się, co się dzieje w momencie, kiedy dzwoni do niego kolega czy koleżanka
i musi poprzestawać sobie te ustalone godziny. A jeszcze jedna sprawa, mianowicie w momencie, kiedy czuję, że moje baterie są rozładowane, to po prostu nie cisnę, po prostu sobie daję wolne i wcale to nie oznacza, że to musi być niedziela, bo często jest tak, że w niedzielę po prostu pracuję. Więc na przykład w momencie, kiedy czuję, że wtorek jest takim dniem, w którym czuję, że potrzebuję mimo wszystko, mimo tego, że poniedziałek też może takim dniem był, potrzebuję dalej chillu, to po prostu to robię. Nie napinam się, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. I wam też również radzę popróbować takich technik, chociaż zawsze to będę podkreślał, że każdy z nas jest inny i każdemu coś innego będzie pasowało, natomiast próbujcie. Próbujcie i nie wkręcajcie sobie, że musicie również być tacy jak inni, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Pozdrawiam.